Czy przyjaźń damsko-męska istnieje? Czy w ogóle ma rację bytu to, żeby był mężczyzna i kobieta, którzy są heteroseksualni i żeby nigdy do niczego nie doszło? Gdybyśmy zadali to pytanie nastolatkom, prawdopodobnie odpowiedź byłaby tak. Ale w momencie, gdy zadajemy je osobom dorosłym, no to już jest trochę inaczej. Ja to oczywiście będę mówił z mojej perspektywy, dlatego też kanał się nazywa z mojej perspektywy i to jest moja opinia, także dzielcie się śmiało, byle kulturalnie tym, co wy myślicie w komentarzach, a teraz przejdźmy już do tematu. Już wam mówię, dlaczego właśnie według mnie przyjaźń damsko-męska nie istnieje, chyba że zajdą te trzy przykłady, których może być inaczej. Przede wszystkim dlatego, że według mnie między przyjaźnią a miłością jest bardzo cienka granica. I ta granica wymaga jedynie namiętności. Jakby to jest jedyna rzecz, która według mnie dzieli przyjaźń i miłość. To jest właśnie ta namiętność i powiedzmy, że no jakieś tam pożądanie. No ale jakby podłóżmy to pod namiętność. Dlatego, że według mnie nie ma dobrej miłości, nie ma udanego związku bez przyjaźni w tym związku. Że jednak udany związek jest w momencie, gdy partner i partnerka są swoimi przyjaciółmi. I do tego właśnie dochodzi jeszcze właśnie ten punkt namiętności. Tylko, że jednocześnie bardzo często ten punkt namiętności nie rodzi się od razu. To nie jest tak, że wy musicie od razu być, wiecie, że poznajecie na przykład kogoś innej płci, ale tej samej orientacji i macie od razu takie, o, nie wiem, mega przystojny gość albo mega ładna dziewczyna, chciałbym z nią być, chciałbym z nim być. Tylko może być tak, że to się urodzi w trakcie. Dlatego, że związki głównie nie opierają się na wyglądzie. Jakby wygląd schodzi na dalszy plan. Dużo ważniejsze jest to, jakimi jesteście ludźmi. I wy w momencie, gdy poznajecie kogoś i się okazuje, że to jest osoba, która jest dla was atrakcyjna w sensie nie wyglądu, tylko osobowości i tego, jaka jest, to bardzo często to się może urodzić w coś większego. Zresztą, czy przyjaciół też nie wybieramy tak samo? W sensie, czym się różni wybór przyjaciela od wyboru partnera? W obydwu przypadkach to są osoby, z którymi chcecie przebywać, które wam pasują osobowościowo, które wam, no nie wiem, mają takie poczucie humoru, które wam pasuje, mają podobne poglądy i generalnie są osobami, które wam się po prostu, powiedzmy, podobają ze względu na wnętrze. I w jednym przypadku i w drugim jest tak samo. Czy to jest przyjaciel, czy to jest partner, partnerka. Bo ja tu nie mówię teraz o, wiecie, o jakichś tam jednorazowych akcjach, czy cokolwiek takim, tylko chodzi mi o stały związek. W jednym i drugim przypadku my kierujemy się tymi samymi cechami. I właśnie dochodzi tylko ten jeszcze jeden pierwiastek. I w momencie, gdy jest mężczyzna i kobieta i są właśnie no, tej samej orientacji, to naprawdę ciężko jest, żeby nigdy nic nie zaiskrzyło. I ciężko jest, żeby ta przyjaźń w ogóle przetrwała. Bo załóżmy, że zazwyczaj jest tak, że ta przyjaźń damsko-męska występuje u dwóch osób, które są singlami. Rzadko jest tak, żeby tylko jedna osoba była w związku i dopiero wtedy się zaprzyjaźnili. Tylko to raczej wygląda tak, że są dwie osoby, które są singlami, zaprzyjaźniają się i któryś w pewnym momencie znajduje partnerka bądź partnerkę i często wtedy ten kontakt po prostu umiera. On umiera bardzo często po prostu przez to, że ta druga osoba daje jej to, czego ona jakby potrzebowała, czego szukała. W momencie, gdy mamy przyjaźń między tymi samymi płciami, w sensie wiecie, jest dwóch gości, którzy się przyjaźnią i nagle jeden znajduje partnerkę, oczywiście może być tak, że zacznie olewać tego znajomego, ale bardzo często jest tak, że jednak ta przyjaźń po prostu jest na takim samym poziomie mimo wszystko. I teraz właśnie trzy przypadki, w których ta przyjaźń damsko-męska może mieć rację bytu. Po pierwsze, najważniejsze, według mnie jest to przyjaźń między dwoma różnymi parami osób. W sensie, że wiecie, jest mężczyzna z kobietą i oni się przyjaźnią z innym mężczyzną i kobietą. W sensie są dwa związki, które się ze sobą przyjaźnią. I wtedy może być tak, że na przykład mężczyzna z jednego związku spotka się z kobietą z drugiego związku, chociaż też tak zazwyczaj wyglądają zdrady. W sensie zazwyczaj jak dochodzi do zdrady, to albo właśnie z przyjaciółmi, albo z osobami, z którymi się pracuje. Po prostu. No, tak pokazują statystyki. Więc to również nie jest takie oczywiste, ale według mnie to jest opcja, która może mieć rację bytu i bardzo często ma taką rację bytu, że po prostu jeżeli są dwa udane związki, to osoby między tymi związkami nie poczują do siebie właśnie tej chemii, tylko to będzie powiedzmy taka czysta przyjaźń. Drugi przykład, w którym może dojść do takiej przyjaźni, jest w momencie, gdy są to osoby o innej orientacji. A najlepiej, jeżeli to są dwie różne, w sensie dwie różne orientacje. W sensie chodzi mi o to, że i mężczyzna, i na przykład kobieta są homoseksualni. Bo wtedy oni nie będą mieli do siebie żadnego pociągu. Bo w momencie, gdy jest na przykład mężczyzna homoseksualny i kobieta heteroseksualna, to może być tak, że ten mężczyzna jej się spodoba. Tylko, że ona po prostu będzie wiedziała, że nie ma u niego szans, to nie znaczy, że nie pojawi się uczucie. To niekoniecznie
może się udać. No i ostatni punkt to może być tak, że po prostu będzie para, która będzie miała jednego wspólnego przyjaciela, który no nie jest w związku, tylko po prostu jest na przykład singlem, że jest na przykład para kobiety i mężczyzny i oni mają wspólnego przyjaciela i również to może mieć rację bytu. Teraz dla jakby dowodu mojej słuszności chciałbym was zapytać, czy któryś wasz rodzic ma przyjaciela, z którym się spotyka sam na sam? W sensie, czy wasza na przykład mama ma przyjaciela, z którym na przykład wychodzi na kawę i się spotyka i na przykład ten przyjaciel niekoniecznie jakoś się przyjaźni z waszym ojcem? Albo na odwrót? Czy macie ojca, który się przyjaźni z jakąś kobietą, która się nie przyjaźni jednocześnie z jego żoną? Bo ja tego za bardzo nie widzę, po prostu. Dlatego, że tak jak powiedziałem, między przyjaźnią a miłością czy namiętnością jest bardzo cienka granica. I to po prostu nie działa. Zresztą, no, mój obecny związek, mam narzeczoną, jesteśmy razem od 7 lat i to nie było tak, że od samego początku ja jakby planowałem, że o, chcę z nią być, nie? Nie. To było tak, że ja się po prostu z nią dobrze dogadywałem, to wtedy była jeszcze na początku moja podopieczna, czyli mieliśmy ze sobą, powiedzmy, taki kontakt trochę, no nie wiem jak to nazwać, no po prostu, no, to była moja klientka i mi się po prostu z nią dobrze rozmawiało. Ja miałem kontakt z różnymi swoimi klientkami. To jakby to nie było tak, że to był jedyny taki przykład, tylko ja po prostu ze swoimi klientami często pisałem. Część z nich po prostu była mi bliska, w sensie, że to byli, to co można powiedzieć, moi przyjaciele. Zresztą obecnie jedna z najbliższych mi osób to też jest mój były klient, więc to było dla mnie normalne. Tylko że po prostu coś zaiskrzyło. I oczywiście, jeżeli chodzi o wygląd, ona mi się podobała od samego początku. Ale to nie jest tak, że to była jedyna podopieczna moja, która mi się podobała od samego początku. Tylko po prostu coś zaiskrzyło. Spotkaliśmy się raz, drugi, trzeci i coś się urodziło. Ale, że tak powiem, nie taki był plan. Tylko to właśnie wynikło z tego, co powiedziałem w tym filmie. Czyli to wynikło z tego, że oboje się sobie podobaliśmy zarówno fizycznie, jak i powiedzmy osobowościowo, mentalnie, duchowo, zwał jak zwał. I do tego właśnie z czasem doszła ta, powiedzmy, namiętność i to uczucie większego zaangażowania. I właśnie dlatego uważam, że to jest niemożliwe na dłuższą metę, żeby była przyjaźń damsko-męska w innych przypadkach niż te, które wymieniłem, żeby to w którymś momencie po prostu z jednej albo z drugiej strony nie przyrodziło się w coś więcej. Także tak jak powiedziałem, możecie dać w komentarzu wasze historie, możecie opowiedzieć, może wy macie takich przyjaciół, to napiszcie, ile już czasu się przyjaźnicie, możecie właśnie dać takie przykłady. Jedyny przykład, którego ja nie mówiłem, to jest przyjaźń między siostrą a bratem, ale nie widzę sensu za bardzo się w to zagłębiać, bo to jest dla mnie zbyt oczywiste. Ale możecie napisać w komentarzu właśnie, co wy myślicie na ten temat. Jeżeli macie odmienne zdanie, to jakby uargumentujcie to, dlaczego tak uważacie, że tak jest. Ja jestem jak najbardziej otwarty, tak jak powiedziałem, to była moja czysta opinia i moje zdanie po prostu na ten temat. Każdy może mieć własne.